Powiedziałbym nawet bardzo dobrym. Może jeszcze czarne damy przyjdą. 13 Twoje orków. stwory złoszczą się. Czarne damy i może ogary piekieł by mogły przyjść jeszcze. Może to wszystko właściwie. Chwila. Więzienie, sala tortur, cmentarzysko. Twoje stwory złoszczą co tu się. będzie, co tu będzie, co tu będzie? Tu będzie oczyszczalnia, a tu będzie świątynia. Jakoś tak. No i mam więzienie. Twoje stwory złoszczą się. Teraz bym mógł iść w tamtą stronę, tutaj, i pojmać sobie kilku bohaterów. I tu będzie sala treningowa, a tu, nie, tortur, tortur. Sala tortur. Jak tam skarbiec? Puściutki. A przynajmniej tej. Jakoś innej informacji nie dostałem od kilku minut. Okej, okay, trzeci poziom. Trzymcie się. Okej, okay, ten poszedł odpocząć. Jakoś nie widzę, żeby mieli już przyspieszenie. Albo po prostu brakuje im miejsca w sali treningowej. To szczerze wątpię. Ile tu ich chodzi? Dwóch. Nieładnie. Jeśli chodzi o dwóch... A jeszcze kilku nie pracuje z tego, co pamiętam. Jakbym wybudował drugą salę treningową, taką troszkę mniejszą. Aha, zapomniałem. Jaki jest nowy obszar. Ta siłownia będzie w rzeczywistości bardzo mała. W takim razie trzeba ją troszkę powiększyć. Jeszcze było tych dwóch tutaj. Okej, okay, jest jeden. Jest okej. Okay. Wszyscy się trenują, oprócz oczywiście panów rogatych. Bo jakże inaczej. A czekaj, abym cię uderzył? To ci przejdzie? Powiedzmy, żeby przeszło. Tylko nie wiem, co mu właściwie miało przejść. Okej, okay, najpierw wziąłem tego z tej strony. Chyba. Twoje stwory złoszczą się. Nieładnie. Pomyliłem się. Dobra, to małe przeniesienie. Bęk. Jakoś nic innego nie robią od kilku odcinków oprócz denerwowania się. Twoje stwory złoszczą się. Gdzie jest pan otyły? Pan otyły jest na szóstym poziomie. Oni już sobie tutaj wszystko wykopali, ładnie widzę. Tutaj jest pułapka kamienna. Nic więcej. Twoje stwory złoszczą się. Nieźle biegają. Czekam tylko teraz na salę tortur. Czekam na salę tortur i atakuję. Albo po prostu rozwalę go i tyle. Ile zostało czasu? 10 minut. Twoje stwory złoszczą. To czekam na salę tortur i atakuję. 17 przeciwko 3 stworom. No, bez przesady. Dobrze się, że tamte stwory są wytrenowane na drugi poziom.
Albo wcale nie są wytrenowane. Co u niego jest całkiem normalne. Tu jest serce lochu, więc tu nie będzie żadnych spora. O, stwór na pierwszym poziomie. O, jak miło. Smok. A ja mam orki. On sobie jakieś czary wynajduje. O, ma wampira. Skąd on go ma? Coś nie trafię w gardle. Ma wampirka na drugim poziomie. Co tu jest? No, tu jest wejście oraz całkiem duży skarbiec, który nie wiem po co mu jest, skoro i tak nie używa złota. No niestety taka jest prawda. Czy tu coś jest? To wygląda całkiem specyficznie. Twoje stwory złoszczą się. To znaczy tak. Nie, nie ma tu nic. To tu by było tylko to jedno miejsce, gdzie cokolwiek jest. A nie, to ich dźwięk, więc można by się tam było spokojnie przekopać. Twoje stwory złoszczą się. No, ja tylko czekam na salę tortur i atakuję strażnika, bo bohaterów mi się nie chce. Szczerze mi się nie chce. Później pójdę tylko szybko tam. Z taką armią orków mogą mi naskoczyć. Seryjnie mogą mi naskoczyć. Twoje stwory złoszczą się. Rogatych mam gdzieś. No, jeszcze sekundka jakaś. No co jest? Znowu błąd. Pospiesz się. Akcelerate. Jeszcze bardziej się pospiesz. No. Nowe zaklęcie. Zaklęcie. Twoje stwory złoszczą się. A ja bym chciał pomieszczenie. Mówiąc szczerze. Gdzieś ty jest? Aha, tu. Czyli swoją powinność, czarnoksiężniku. Nie masz już dużo czasu. Twoje stwory złoszczą się. Dobra, strażnika mogę już rozwalić. Gra zapisana. Więc lecimy tam. Z jednej i z drugiej strony. Osiem orków. Czterech tutaj, czterech tutaj. Cztery tu. Oraz drugi. Pewnie słyszycie ten dźwięk, jest to alarm. A ten smok ucieka. Zwyciężyłeś wrogów, straży. Twoje sługi wygrywają. Podbiłeś to królestwo. To by było na tyle. Jeszcze jeden smok ucieka. A go postraszę jeszcze. No, do widzenia. Zwycięstwo! Kraina jest moja. Muszę krzyknąć spację, by polecieć dalej. Ale zanim to się stanie. Zająłeś komnatę wroga. Okej, on miał jeszcze jeden czar. Gra zapisana. Okay. Zająłeś komnatę wroga. Sala treningowa na pewno nie dokończona jak zwykle. Nie, nie dokończone, a właściwie uszkodzone jest to pomieszczenie. Czyli leżę. Twoje stwory złoszczą się. Okej, lecimy w tą stronę, żeby zobaczyć co jest za tymi wielkimi płaciami złota. Zająłeś komnatę wroga. Czepiłeś się do obszaru. Dobra, lecimy jak najkrótszą drogą, wiadomo. Zająłeś komnatę wroga. Tędy. Dobrze się, że tutaj będzie woda, albo jakieś twoje inne stwory złoszczą się. Coś, co by nam przeszkadzało.
Czy mój chochlik natrafi na bohaterów? Na pewno. Bardziej niż pewno. Wejście jest atakowane. Przebiłeś się do mojego obszaru. O, woda, woda. Zająłeś komnatę wroga. No, a dalej już wam się nie chciało iść, nie? Twoje stwory złożą się. Wróg przedarł się przez mur. Przez który mur? Przez mur? Zaatakowano przedarł twoje stwory. Twe sługi przegrywają. Okej, a to. Stwory złoszczą się. Część sług. Gra załadowana. Twoje stwory złoszczą się. Zająłeś komnatę wroga. To oznacza mniej więcej tyle, że ci bohaterowie są dużo silniejsi od moich orków. Nieładnie, nieładnie. Nawet bardzo nieładnie. Ci bohaterowie są bardzo potężni. Ale ja to chcę, ja to pragnę. Jak ja zająłeś chcę, komnatę wroga, to muszę to mieć. Twoje stwory złoszczą się. Zająłeś komnatę wroga. O, strażnik snuł wielkie plany co do tego miejsca, ale jednak mu coś nie wyszło. Wejście jest atakowane. Dużo, dużo, dużo. Naprawdę dużo. Twoje stwory złoszczą się. A tu gdzieś widziałem kryształy. Okej. Jednak mi się już nie przydadzą, bo już jest koniec tego wszystkiego. Zajęłeś komnatę wroga. Ała. Głupi moment. Twoje stwory złoszczą się. Jaki rodzaj stwora dałby sobie radę z taką ilością bohaterów? Moje pytanie brzmi, dlaczego ja nie mam jeszcze błyskawicy? Wejście. Twoje stwory złoszczą się. Nic nowego. Zająłeś komnatę wroga. Ja chcę tylko się dowiedzieć, co tam jest. Gdybym go jakoś ich specyficznie pominął, wtedy bym dał radę tam przejść. Bo właśnie chodzi o tą specyfikę. Czyli tam przejść jako. Nie, w tą stronę idę. W tą stronę idę. Nową komnatę. Teraz tak, którędy to było? Tędy. Fuck this shit. Szybko. No co za krety. Co chlika. Zresztą chochliki nigdy jakąś inteligencją nie świeciły. Szczerze mówiąc. Jeden chyba zginął właśnie. Twoje stwory złoszczą się. Nie zostałem o tym poinformowany. Ja się pytam dlaczego. Nie dostaję odpowiedzi. Ładnie mi nie dawać odpowiedzi. No i nie ładnie. Kurka wodna. Przebiłeś się do nowego obszaru. Twoje stwory złoszczą się. A może by ktoś z łaski swojej zajął ten teren? Dzięki. Dzięki.
które też nie da rady. Twoje stwory złoszczą się. Też nie. Kopany jak nie wiem co. Nie ma co żyć. O Boże. Ej, tu jest chyba myśl. Dobrze myślę? Zaatakowano twoje stwory. Twoje stwory złoszczą się. Twe sługi przegrywają. Twe sługi przegrywają. A to są twoje sługi przegrywają. Zaatakowano twoje stwory. Twoje stwory złoszczą się. Tu będzie pułapka. Nawet już ją widzę. Co ty jest? Nic. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi przegrywają. Dzień wypłaty. Twoje stwory złoszczą się. Nie ma kto przejść. Twe sługi przegrywają. Trzeba tam wejść. Szybko. No to było nawet bardzo szybko. Jeszcze jedne drzwi. Zaatakowano na górę. Twoje stwory. Nie wiem, do czego one będą służyły. Wroga. Twoje stwory złoszczą się. Twoje sługi przegrywają. Szybko. Moje oczy tam palczą. Przegrywają. Te sługi. O, z tymi drzwiami będzie masakra. Teraz co to jest? Pomnożenie stworów. O Boże, ale mi się to przyda. Zresztą zaraz zobaczycie. Liczba stworów podwoiła się. Twoje stwory walczą między sobą. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi przegrywają. No chyba, że tak. Bo będę się ich sączyć. Twoje stwory atakują wroga. Nie ma szans. Ha, jak zwiewa. Jeszcze przy użyciu przyspieszenia. Goni go ktoś? No raczej już nie dasz rady go dogonić. I boleśnie. Te sługi wygrywają. Dobra, tam był czar po prostu zwiększenia ilości stworów. Jeśli ktoś chce, może po niego iść, nie był nieprzydatny. No bo widzicie właściwie dlaczego. To jest jakiś czar. Właściwie gdybym nazbierał teraz troszkę kasy, mógłbym jeszcze pokazać jak działa Armagedon. Ale mi się po prostu nie chce. Szybko. Już dawno miał być koniec odcinka. Co to jest za... Kurczak! O Boże. Specjalnie dla kurczaka tu tachać. Kiedyś się rozwali. Warto to było iść, naprawdę. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o krainę ogrodową. Widzimy się w następnej krainie.
krainie już za chwilę. Wyssowa. Wampiry wyssały wszystkich mieszkańców. Zatruły także studnie, a klamki wysmarowały odchodami. To miał być taki dowcip. Jak wiadomo, wampiry nie posiadają zbyt wyrafinowanego poczucia humoru. Głupie pijawki.